Przede wszystkim to jest, jak wspomniałem wcześniej, dowartościowanie środowiska naukowego, że to wielkie dzieło teraz uzyskuje rangę światową poprzez język angielski. Kiedy w różnych miejscach mówiliśmy o tym wielkim przedsięwzięciu, to wiele osób się dziwiło, że jest ono tylko w języku polskim. Przecież tak łatwo teraz przerzucić to na inne języki, a tym bardziej na język angielski, więc myślę, że to daje satysfakcję z perspektywy tylu lat starań. To jest to radość, która zachęca inne osoby w różnych obszarach naszego Uniwersytetu do takich aktywności odważnych. I trochę cierpliwości nieraz potrzeba. No, dwa elementy są bardzo ważne w tej encyklopedii. Jedna to jest ukazanie filozofów nie tylko europejskich i tutaj powiedzmy sobie Chin, Japonii, Afryki, ba nawet Inków nawet, ale jest też zaproponowanie pewnych rozwiązań filozoficznych, pewnych interpretacji dotyczących świata, człowieka, ludzkiego działania, kultury. I to jest jakby polski wkład, polska propozycja wyjaśnienia i rozumienia i w ten sposób wchodzimy właśnie w pewien dyskurs filozoficzny z literaturą całego świata. No praktycznie jest niemożliwe, bo to są koszta bardzo wielkie. W związku z tym społeczeństwo jest, jak wiemy, bardzo też ubogie. Kursy się też sprzedaż książek, więc jedyna taka możliwość i taki mecenat państwa jest czymś szczególnie ważnym. Będziemy to systematycznie wydawać. Mam nadzieję, że nawet w tym już roku, gdzie pierwszy tom powinien się ukazać, który, podobnie jak pierwszy tom tej dziesięciotomowej polskiej, będzie właśnie dedykowany Ojcu Świętemu z okazji stulecia urodzin. W XXI wieku, w pierwszej dekadzie, grupa naukowców z Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, można powiedzieć, takich naukowych potomków ojca profesora Mieczysława Alberta Krąpca, wieloletniego rektora, wykonała gigantyczną pracę. W ramach Towarzystwa Świętego Tomasza Zakwinu zredagowali jedną z czterech wówczas, dziś to jest jedna z siedmiu, wielkich encyklopedii filozoficznych na świecie. To jest niebywałe osiągnięcie polskiej nauki, Lubelskiej Szkoły Filozoficznej i w ogóle filozofii polskiej. Jedna z siedmiu encyklopedii na świecie. I to jeszcze encyklopedia, która, można powiedzieć, najszerzej podchodzi do tej tematyki, bo jest tam ujęcie nie tylko od strony tradycji europejskiej, ale również chińskiej, koreańskiej. Naprawdę gigantyczne dzieło, które w tej chwili chcemy przetłumaczyć na język angielski, po to, żeby stało się, można powiedzieć, symbolem rozwoju polskiej nauki. Chcemy się chwalić tym wielkim osiągnięciem polskich, lubelskich filozofów, nie tylko lubelskiej, bo to jest 800 autorów, przeszło 800 autorów. A żeby się tym chwalić skutecznie, to wielkie dzieło trzeba przetłumaczyć na język angielski. I stąd zwiększenie subwencji ze strony ministerstwa o 1,755,000 zł z przeznaczeniem na tłumaczenie tego wielkiego dzieła filozoficznego na język angielski.